Radio Wnet, www.wnet.fm. W studiu pan poseł Adam Andruszkiewicz, koło Wolni i Solidarnie, także Stowarzyszenie dla Polski. No to co, zaczniemy może, panie pośle, od powiedzenia dzień dobry. Tak, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet. W Białym Stoku kiedyś się spotkaliśmy w Łomży, a teraz w stolicy Podlasia w Białym Stoku. Polityka lokalna, pana zdaniem, Jacek Żalek to jest najlepszy możliwy kandydat obozu konserwatywnego na prezydenta Białego Stoku? Ja oczywiście szanuję pana Jacka Żalka i przyglądam się bardzo, bardzo intensywnie jego pracy. Na pewno trzeba mu przyznać to, że jest skuteczny jako polityk, dlatego że wygrał praktycznie wszystkie kampanie, w których startował. To jest rzadki przypadek i powiem tak jako ciekawostkę, jako były student, który już ukończył Uniwersytet Białymstoku, że nawet na zajęciach jako studenci analizowaliśmy jego kampanie wyborcze, tak żeby przyglądać się temu, jak się robi skuteczną kampanię. Ale jeszcze zgłaszają się kandydaci kolejni, także jeszcze poczekajmy, jakie będą ostateczne jakby rezultaty i nazwiska. Pana Stowarzyszenie dla Polski, jak rozumiem, jeszcze szuka tego najlepszego kandydata tutaj do stolicy Podlasia, czy jeszcze już nie? Nie, to nie tak, że szukamy, tak? Tylko po prostu przyglądamy się, będziemy analizować. No dobrze, to zostawmy analizy na boku i politykę regionalną i miejską, bo o niej trochę w tym poranku już było, a zajmijmy się Polską. Spór o Sąd Najwyższy. Pana zdaniem, gdzie leży klucz? Co powinien zrobić rząd, żeby ten spór jak najszybciej zakończyć? Mi się wydaje, że rząd musi być tutaj konsekwentny zdecydowanie, dlatego że w Sądzie Najwyższym dzieją się bardzo złe rzeczy. Teraz widzimy, że wychodzą niepokojące fakty na temat pana sędziego Iwulskiego, który w stanie wojennym był w składach orzekających, które wydawały wyroki na opozycjonistów, którego notabene żona była w służbie bezpieczeństwa. I to nie jest tak, panie doktorze, szanowni państwo, że to można rozdzielać, to znaczy, że to jest prywatna sprawa. Nie, bo jeśli w małżeństwie ktoś pracował w SB, proszę mi wierzyć, to często nie były przypadki, to były powiązane sprawy. Czyli teraz prezydent powinien wyznaczyć nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? Jak to powinno wyglądać pana zdaniem? Jak powinien teraz się poruszać w tym galimatiasie prawnym? Zdecydowanie tak. Ja uważam, że pan prezydent powinien dokonać takiej szybkiej jakby lustracji, może za pośrednictwem IPN-u, sprawdzić, którzy tam sędziowie są jeszcze, którzy wydawali właśnie wyroki w czasach PRL. Na pewno tym sędziom pożegnać, nie zgodzić się na przedłużenie ich mandatów, wygasić mandaty sędziowskie, no i postawić na kogoś zupełnie nowego. Kogoś zupełnie nowego, może spoza składu Sądu Najwyższego. Kiedy pan ocenia tą całą batalię jako parlamentarzysta, 2,5 roku rząd i większość rządząca Prawa i Sprawiedliwości zmaga się z reformą wymiaru sprawiedliwości. To jest tak, że rząd wychodzi starczą z tego boju? To jest tak, że zrobili wszystko optymalnie tak, żeby te zmiany były jak najszybsze, jak najlepsze? Bój ciągle trwa i wtedy dopiero ocenimy, jak się zakończy, a widać, że będzie trwał jeszcze dlatego, że opozycja totalna postawiła sobie za cel, aby bronić kasty sędziowskie jak swojej twierdzy. A ponadto trzeba dodać zupełnie uczciwie, że nawet zagranica się w to zaczyna włączać. No wczoraj mieliśmy koncert Rolling Stones, gdzie Lech Wałęsa już nawet u artystów zagranicznych poszukuje wsparcia, aby bronić właśnie pani Gersdorf i Sądu Najwyższego. To jest dość żenujące zjawisko akurat, szczerze mówiąc, dlatego, że sam szacunkiem do dorobku artystycznego każdego zespołu na świecie znanego, no to wolałbym, żeby artyści nie meblowali polskiej polityki. Może się rock'n'rollowcy, chociaż mówiąc szczerze, pana do Sejmu wprowadził właśnie rock'n'rollowiec. Tak, ale polski. Ale polski, a nie zagraniczny. Jeszcze pan ma kontakt z Pawłem Kukizem, czy już te relacje się zerwały? Nie, zerwały się raczej tutaj, nie chciałbym tego szeroko komentować, ale relacji z Pawłem Kukizem obecnie nie mam. Zresztą ja powiem szczerze, że jestem zawiedziony, jak obserwuję, co robi Kukiz 15, chociażby w sprawie reformy sądownictwa teraz. To też było jedną przyczyną, dlaczego ja opuściłem Kukiz 15, dlatego że kiedy publicznie mówiłem o tym, że trzeba dokonać jak najszybszych zmian w Sądzie Najwyższym, właśnie przy sądach, no to byłem sekowany w klubie za to. Dzisiaj to widzimy, że Kukiz 15 się broni sędzi Gersdorf. Składało poprawkę, aby mogła być dalej w Sądzie Najwyższym przecież, tak? Więc no to jest niepokojące zjawisko. Chociaż większość posłów klubu Kukiz 15 zagłosowało koniec końców za tymi projektami prezydenta w Sejmie, za ustawą o Sądzie Najwyższym między innymi. No tak, no bo pamiętamy przecież, że sam Paweł Kukiz osobiście był, nawet przychodził do prezydenta i tam się angażował w te kwestie, ale przecież było samo głosowanie, te pierwotne, które odbywały się latem zeszłego roku, no to Kukiz 15 wstrzymał się, a mogę nawet uchylić się o tajemnicy, że większość posłów chciała być przeciw.
też część posłów Kukiz 15 mówi, że rząd za daleko oddał pole Komisji Europejskiej, że rząd chociażby ograniczając zakres, czy większość rządząca w Sejmie, zakres skargi nadzwyczajnej poszedł za daleko, że powinien się bardziej Europie postawić. Mi się wydaje, że oczywiście, że musimy się postawić. Musimy się postawić Europie, dlatego że tu jest to, co powiedział prezes Kaczyński, że to jest kwestia naszej suwerenności. Jeśli teraz ustąpimy w sprawie polskiej suwerenności państwa polskiego przy reformie sądownictwa, to wszystkie reformy będą zablokowane, bo sędziowie będą skazywać. Pana koło będzie mówiło ani kroku wstecz, tyle ile już żeśmy oddali z reformy sądownictwa, to już jest dość i więcej żadnych ustępstw nie powinno powiem być. Powiem tak, panie doktorze, no widzieliśmy ostatnio przy polityce, przy ustawie o IPN-ie, że czasem jednak są różne kompromisy organizowane, ale mam nadzieję, że przy sądach to się nie wydarzy akurat. Był kompromis przy ustawie o IPN. Dla pana to był kompromis łatwy do przyjęcia? Na pewno nie był łatwy do przyjęcia i trzeba przyznać, że oczywiście musieliśmy długo na tym się zastanawiać, ale koniec końców przekonał mnie premier Morawiecki swoim wystąpieniem i tą deklaracją, która została zawarta, tego, że jak ktoś dobrze się wczyta, bez emocji, bo w polskiej polityce jest bardzo dużo emocji, krzyków, rozdzielania szat, obrażania się wzajemnego, a nie ma analizy merytorycznej. Kiedy się wczytamy w tą deklarację, ona wbrew pozorom na arenie międzynarodowej jest bardzo dla Polski korzystna, dlatego że państwo Izrael wprost przyznało trzy fakty, które dla nas są oczywiście, ale świata nie. Że Polska nie brała udziału w Holokauście, że nie było polskich obozów zagłady, a wschodnimi sprawami byli Niemcy. Chociaż jak już dzisiaj w poranku mówiliśmy, Instytut Yad Vashem kilka dni potem odcinał się od tego postanowienia, więc walka jest przed nami, walka w Unii Europejskiej. To jeszcze kolejny temat, który nam pozostał do omówienia, kiedy patrzymy na to, jak polski premier jest sekowany na arenie Parlamentu Europejskiego, jak kolejni politycy różnych frakcji, liberałów, socjalistów, komunistów zarzucają polskiemu premierowi, że wprowadza w Polsce dyktaturę. To nie myśli pan, że czas się powoli zwijać z tej Unii Europejskiej? Nie, no hasło polexitu jest moim zdaniem dzisiaj hasłem nieodpowiedzialnym, dlatego że cała polska gospodarka jest powiązana z gospodarką zachodnią. I proszę wierzyć, szanowni państwo, bardzo nas to wiele kosztowało. Te wszystkie niszczenie polskiego przemysłu, te wszystkie reformy 90., które przestawiały nas gospodarki centralnie sterowanej de facto na wschód, nastawione na zachodnią, no to nas kosztowało wielką biedę, przecież olbrzymie bezrobocie. Dzisiaj się nam powoli to udaje i nie można w taki sposób po prostu lekki powiedzieć, że mamy wyjść z Unii Europejskiej. Jeśli nawet możemy o tym rozmawiać, to trzeba mieć to jako jedną z alternatyw rozpisane na 10-20 lat scenariusz. Ale gdzieś w tyle głowy taki scenariusz powinien już być dokładnie pisany? Tak. Tylko tak jak podkreślam, to powinno być robione merytorycznie, spokojnie i mieć to rozpisane na lata, jako taki jeden ze scenariuszów po prostu, tak? Mam nadzieję, że będziemy o tym też mówić, bo każde odpowiedzialne państwo musi mieć kilka scenariuszy. To znaczy jeden musi być oczywiście po lekcji, drugi to może być budowa Międzymorza, trzeci to może być pozostanie w obecnej strukturze geopolitycznej, ale miejmy kilka tych scenariuszy i dopasowujmy rozwiązania. Wykluczać. No dobrze, Stowarzyszenie dla Polski to jest twór, który pan powołał razem z panem posłem Jarosławem Porwichem. Jak przebiega tworzenie struktur stowarzyszenia? To znaczy ja ogłosiłem dość z praktyki wynikającej mojej doświadczenia dość prostą decyzję, że rozpoczynałem budowę struktur po wakacjach, dlatego że rozpoczęliśmy kongres de facto w maju i przed nami był zaraz mundial, przed nami wakacje, okres letni. Ja już działam 10 lat i wiem, panie doktorze, że najlepszy czas na robienie polityki ze społeczeństwem to jest okres pomiędzy wrześniem a właśnie kwietniem, majem, a wakacje raczej Polacy chcą odpoczywać i się bawić niż działać politycznie. Jaka będzie przyszłość Stowarzyszenia dla Polski? Jaki będzie państwa program i cel? Program oczywiście musi być wypracowany przez ekspertów. Ja nie jestem wykształcony we wszystkich dziedzinach i w przeciwieństwie do innych polityków nie uważam, że znam się na wszystkim, tylko warto czerpać z wiedzy innych. Natomiast jeśli chodzi o cele, no na pewno moim celem będzie twardo to, aby wprowadzić kolejne osoby do polskiego parlamentu i mi się wydaje, że musimy iść w kierunku zmiany konstytucji, bo to jest bardzo ważne. Ale też takie mniejsze cele na co dzień, na pewno będziemy aktywni w takich akcjach typowo ulicznych, happeningowych. Mam pewne pomysły co do też działania Platformy Nowoczesnej na arenie międzynarodowej.
donoszenie na Polski. Myślę, że fajny sposób i po prostu podziękujemy za to, co robią. Stowarzyszenie dla Polski będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jak to będzie wyglądać? No, te decyzje są jeszcze przed nami oczywiście. Nie ma jeszcze takich decyzji. Na razie ja jestem członkiem Koła Wolni i Solidarni i oczywiście marszałka Morawieckiego, co w sposób naturalny jakoś tam wiąże z Zjednoczoną Prawicą. Nie ma co ukrywać. Natomiast jeszcze nie ma tej decyzji takiej politycznej stricte. Nie ma decyzji politycznej, ale już jest tak, że posłowie obecni, posłowie WiS-u znajdą się na listach Prawicy Zjednoczonej, czy nie? Znaczy na ten moment, panie rektorze, mamy jedynie zawarte ustne porozumienie pomiędzy prezesem Kaczyńskim a marszałkiem Morawieckim w kontekście startu ze wspólnych list sejmikowych do samorządu. Tu startujemy razem jako Zjednoczona Prawica. A pan by chciał, żebyście razem startowali z Prawem i Sprawiedliwością? To jest pana wola polityczna? To znaczy, moja wola nie może być wolą wszystkich, to jest jasne, tak? Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim ta decyzja musi być podjęta konsensualnie przez wszystkich członków koła, a nie tylko przeze mnie. A stowarzyszenie Podejmie Decyzję będzie pan namawiał swoich przyszłych kolegów ze Stowarzyszenia dla Polski, żeby wstępowali, czy żeby szli razem z PiS-em do wyborów? Ja na pewno będę namawiał do tego, abyśmy poszli w takiej konfiguracji, która umożliwi nam skuteczne wprowadzenie nowych osób do parlamentu. Nie interesuje, panie redaktorze, piękna porażka, tylko piękne zwycięstwo. Radio Wnet, www.wnet.fm.